Jak wiecie, jedną z najważniejszych rzeczy na Box PP jest posiadanie maksymalnych perków. Ja w dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć jedną runę i drop był zaskakujący. Jeżeli chcecie się przekonać, co trafiłem, musicie oglądać do końca. W tym odcinku losuję dla was rangę MVP na 30 dni. Jedyne co musicie zrobić, żeby wygrać tą rangę, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick, z jakim gracie na Box PP bądź innym trybie na rapach. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku 50 miliardów, wyświetla się właśnie na ekranie. Dobra widzowie, tak jak wspomniałem na wstępie, w dzisiejszym odcinku ulepszę swoje runy oraz otworzę jedną właśnie runę. Mam nadzieję, że z tej runy naprawdę trafię coś bardzo dobrego. Znaczy, ja wiem, co już trafiłem z tej runy, bo to jest już wcześniej nagrywane, ale wy jeszcze nie wiecie. No i powiem wam, zaspoileruję, że naprawdę będziecie w lekkim szoku, bo pierwszy raz mi oddało i nie byłem stratny. Także jestem pozytywnie zaskoczony, no i zadowolony. Pewnie zapytacie też, zombie, jak wygląda aktualnie twój ekwipunek. Mój ekwipunek wygląda aktualnie tak: 39 cały set, główka 37 oraz miecz 38. Generalnie ostatnio na live zginąłem i straciłem z tego mój topór Tora oraz miecz 38, więc miecz odkupiłem. Generalnie mam nadzieję, że miecz szybko uda mi się ulepszyć, bo szczerze ten 38 bije tak średnio. No ale co, przechodzimy do otwierania runy. No i w tym odcinku również otworzymy sobie kluczyk do skrzyni eventowej. No i mam nadzieję, że z tej skrzyni eventowej trafię coś dobrego, bo ostatnio trafialiśmy tylko rapy boxy i wychodziłem na zero. A w końcu chciałbym z tego zrobić. Jeżeli będzie to róża, to robię fikołka na live'ie, na kamerce. A jeżeli to nie będzie róży, no to lipa. Ale zostawcie łapkę w górę w tym momencie, żeby tu była róża. Po prostu trzymajcie kciuki za to, żeby naprawdę dobrze zarobić. Za chwilę pojawi się piniatka na mapie, a jako że jestem wielkim fanem piniat, bo to jest zabawa w marnowaniu czasu swojego, gdyż z tego naprawdę nic się nie da zrobić, to sobie na taką piniatkę polecimy. Choć ostatnio, że tak powiem, znalazłem fajną taktykę. Wiele osób pyta o mojego teksturpaka. Zapraszam na Discorda, na kanał TXTPaki. Tutaj znajduje się mój nowy teksturpak na nowe sety. Wbijajcie, link w opisie. Wydaje mi się, że kiedyś już go ogólnie pokazywałem, ale nie wiem. Więc jeżeli go już pokazywałem kiedyś na odcinku to i ktoś pamięta, to możecie dać znać. A sposób jest bardzo prosty. Mianowicie stawiacie kobłeba i w nim stajecie. No i czekacie, aż piniatka was wleci. Także co, ja sobie piję strędzyka. No i czekam, aż gdzieś się piniatka zrespi. Może akurat mi się przefarci i ona zrespi się gdzieś obok mnie. Jest piniatka, bo jest duże zbiorowisko ludzi. No i taktyka jest bardzo prosta. Piniatka jest gdzieś tutaj. No i co, ja sobie stawiam kobłeba, no i ją, że tak powiem, klepiemy właśnie w taki sposób. No i zobaczcie, od razu dostałem już drop gwiezdnej kluczy. Dosłownie po jednym hicie dostałem gwiezdny kluczyk. Także fajnie, pierwszy raz mi ta piniata oddała. Gdzie ona jest? Gdzie jest piniatka? Maleńka. O, stajemy sobie, no i że tak powiem ją hitamy. No i na razie nic nie dostaliśmy. Najgorsze jest to, że ludzie stakują hity i z niej się dostaje mało. 3 gwiazdki, ale fajnie wydropiło. 3 gwiazdeczki, nie no. Dzisiaj mega, mega fajnie. Dobra, 3 gwiazdeczki i kluczyk do gwiezdnej skrzynki. No petarda, powiem wam szczerze, że petarda. No i jestem pozytywnie zaskoczony, bo pierwszy raz mi tak dobrze oddała piniata. Fragment kosmosu oraz kluczyk do gwiezdnej skrzynki. Super, znaczy 3 fragmenty kosmosu, ekstra. Idziemy otworzyć ten kluczyk do gwiezdnej, no bo trzeba zrobić dobre siano. I otwieramy kluczyk do gwiezdnej skrzyni i trafia miecz 37. Chyba dobrze pamiętam, że taki jest. Tak, miecz pantery otwieramy z animacją. No i zarabiamy właśnie 100 dodatkowych miliardów. Ale dostaniemy, że tak powiem, 6 jowiszowych pyłu. To 15 miliardów, to 6, 20 miliardów z piniatki. Bardzo, ale to naprawdę bardzo przyjemnie. To chyba z 30 run i nie było ani jednej runy siły. La la la, la la, la la, la la, oh yeah, oh yeah. Cieszyłem się jak głupi, bo wcześniej otworzyłem 30 run i trafiłem same gówna, więc rozumiecie moją radość. Dobra widzowie, kupuję sobie runę odporności za 3 rapy, jedną nieskończoną fajerwerkę, no i zaraz zrobię tutaj również przelew pierdziadkowi na konto, więc łącznie mi to wyjdzie około 1-3 biliona. No ale mamy już po prostu drugą runę odporności, także git, także pay pierdziadek i przelewamy musianko. No i moi drodzy, kupujemy jeszcze jedną runę odporności od pierdziadka, tym razem za 4 rapy boksy, także git. No i pyk, mamy trzecią runę odporności.
No i dobra widzowie, mając 3 runy odporności, nie pozostaje nam nic innego, jak je po prostu użyć i wbić sobie kolejny poziom odporności. Także jestem mega zadowolony, wydaliśmy na to około 6 miliardów, także jest naprawdę grubo. 6 bilionów ze względu na to, że wcześniej jeszcze robiłem openingi run, żeby trafić tą jedną odporności. Dobra, to idziemy otworzyć widzowie, jesteście gotowi? Napiszcie S na czacie, to trafimy róże. I uwaga, na przykład trafiam... Jezu, ja powiedziałem, że chcę to trafić i to trafiłem, no nie wierzę, no. Dobra, to co widzowie, lecimy przetestować nową runę odporności na poziomie trzecim. Mam nadzieję, że naprawdę będzie fajnie, no i że będzie dużo lepiej i bezpieczniej mi się klepało. Więc od razu na jakąś tutaj YOLO klepę wjeżdżamy w jakiegoś gościa, a Żynka cieki od manik i ucieka, pali wrotki. No można powiedzieć, że runa odporności działa. Widzicie, wjeżdżam chłopa, a gościa już nie ma, od razu sam z siebie się zmył. Dobra, jest taki ziomeczek, co robi trapa w bardzo słabym secie, w secie Spidermana. O, patrzcie, ten gościu musi mieć chyba jakieś runy odporności, bo on jest w elitrze i ja go biję z miecza 38 na strężyku i jemu nic nie zabieram. Zobaczcie, no to jest niesamowite. Właśnie tak działa runa odporności. Gościu naprawdę musi mieć jakąś dobrą runę odporności. Ale ten wariat, zobaczcie, on tutaj stoi i na siłę próbuje mnie zbejtować do trapa, żebym ja właśnie za nim tutaj wbiegł i zaraz ktoś prawdopodobnie wleci mi na plecy i będzie starał się mnie, że tak powiem, tam wrzucić. Tylko jeszcze tego gracza tutaj nie ma. Gościu bardzo sprytnie mnie bejtuje. Patrzcie, stary. No właśnie, już wiedziałem. Wiedziałem, że wleci gościu z Phantom. Ha! Byłem na to przygotowany. Pozdro, chłopaki. Pozdro, pozdro. O nie! Oh no, oh no, 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 please, no, 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 jejku, jejku. No, 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 szybko ucieczka, bo lagi. Ja pierdykam, już myślałem, że ginę, bo miałem laga. Dobra, jest jakiś gościu okładany przeze mnie. No i prawie mu zbiłem totem. No nie, no czemu mnie bijesz gościu w plecy? Ty, Paukersonie, w gościu w secie 40. Czemu ty mnie bijesz w plecy, że tam w secie 39? Jeden pies, ale ważne dlaczego mnie bije w plecy. Po prostu typek, no. Nie rozumiem tego. Póki co sobie latam i tak się klepię. No i powiem wam szczerze, że nie czuję żadnej różnicy na ten moment, jeżeli chodzi o runę. Że tak naprawdę, no nic mi to nie zmienia. O, jakiś gościu, siema stary. O, patrzcie, o, pyk, pyk, pyk. Co, ma autototem? Tak, gościu w autototemie, nie? Ja pierdykam, nie wiem skąd te autototemy. To drugi fakt, że w niego trafić nawet nie potrafiłem. Ale wracając do tego, co mówiłem wcześniej, tak sobie latam przez chwilę. No i szczerze, na razie nie czuję jakiejkolwiek różnicy w tym, że ulepszyłem tą runę. Wiadomo, to jest tylko 5%, no ale jakaś różnica jednak zawsze powinna być. A tutaj mnie okłada kilku chłopa i trochę mi się to nie podoba, bo tutaj, o, gościu, co to jest za set? Set Venoma. Ojejku, dobra, wyjdziemy sobie raczej stąd na spokojnie. No bez przesady, nie damy się, że tak powiem, oj, dobra. To jakiś gość jest okładany, jakiś Bengo, elo stary, w secie Spidermanika, no ale już mi na plecy wjeżdża jakiś Marcinek w secie Hagrida, czy Bóg wie jaki to jest set. No i dobra, ja tutaj, o, to jest dobry moment, żeby przetestować runę, ale zobaczcie, ile się tu typa nagle zjechało, ja pierdykam, byłem sam i nagle to jest 10 typa, nie no, co to ma być, ja chciałem się z tym typem, że tutaj powiem, pobambić, chociaż w sumie biją mnie dwóch gości teraz prawdopodobnie w plecy, albo jeden, i ja tak naprawdę, zobaczcie, mi to HP nie schodzi, więc może coś ta runa, że tak powiem, działa. Minimalnie, ale działa. A tu mnie jakiś, kurde, skopał kolejny leszcz, że tak powiem, kurde, leszczu. A pierdykam, niezła jest ta klepa, nie? Ogólnie przed chwilą był typek w secie 40, który się wybombił, ale mi się to nie nagrało. No i jest mi smutno z tego powodu, bo miałem wyłączone nagrywanie, ale gościowi tyle totemów wpadało. Tylko niestety nie ja go killowałem, tylko ktoś inny. Ale w sumie spoko było, bo naprawdę gościu niezły oklep dostał, więc... Jezioro 2115. Co on robi? Czemu on ucieka? Dobra, knukajcie go do środka, tego jezioro. No i pyk, dojeżdżamy tego jeziorko. Fajnie by było naprawdę ci kogoś zdropować, bo nie mogę dzisiaj nikogo kinąć. Mi się to nie podoba. Dobra, tutaj klepa z gościem w secie 29, żeby mi totem tylko i wyłącznie nie padł. Dobra, ten typ ma naprawdę dobre perki. Co prawda ja nie mam podki na stręża, ale ja mając mieć 38, nic praktycznie mu nie zabieram. To jest niesamowite, widzisz, ja mu nic kompletnie nie biję. Bez seta, może jednak się uda kogoś killnąć dzisiaj w odcinku? Tak, mamy killa, yeah! W tradycji stało się zadość, nie będzie odcinka bez killa, PogChamp!
O, i mnie goni kilku typa, ja pierdykam. Dobra, ty, panowie, wyluzujcie, dogadamy się, sojusz garda tarcza. Dobra widzowie, podsumowując ten odcinek, on będzie trochę dłuższy, no i nie będzie w nim jakichś mega zawrotnych akcji, ale czasami takie odcinki się zdarzają, no bo naprawdę niekiedy ciężko kogoś mi killnąć i, że tak powiem, postawić się przeciwnikom i pokazać, kto tutaj króluje i jest gołtem tego serwera, Arkadiusz Milik. Generalnie rzecz biorąc, ta runa odporności, szczerze powiem, myślałem na trzecim poziomie, że będzie dawać więcej, a na ten moment nie czuję jakiejś drastycznej różnicy, szczerze mówiąc nie czuję żadnej różnicy, więc myślę, że generalnie rzecz biorąc będę musiał dokupić poziom czwarty, no i wtedy, kiedy będzie to, że tak powiem, już runa na poziomie czwartym, no to będzie to zdecydowanie większa różnica i zdecydowanie lepiej będzie mi się klepało i będę czuł większą przyjemność. Kiedy mi się uda wbić poziom czwarty, no mam nadzieję, że jak najszybciej. Na razie nie chciałem inwestować w te runy siły, gdyż uważam, że odporność jest trochę ważniejsza, żebym po prostu często nie ginął i nie sprawiał sobie, że tak powiem, przykrości z traceniem itemów. Chyba że uda mi się zdobyć szybko dwie siły, no to wiadomo, zrobię tą siłkę na poziom drugi, no i tak powoli będziemy te runy upgrade'ować.